Wtedy wziął ich z sobą i udał się osobno w okolice miasta zwanego Betsaidą. Lecz tłumy dowiedziały się o tym i poszły za nim. On je przyjął i mówił im o Królestwie Bożym, a tych, którzy leczenia potrzebowali, uzdrawiał. Dzień począł się chylić ku wieczorowi. Wtedy przystąpiło do niego 12, mówiąc: odpraw tłum, niech idą do okolicznych wsi i zagród, gdzie znajdą schronienie i żywność, bo jesteśmy tu na pustkowiu. Lecz on rzekł do nich: wy dajcie im jeść. Oni odpowiedzieli: mamy tylko 5 chlebów i 2 ryby, chyba że pójdziemy i nakupimy żywności dla wszystkich tych ludzi. Było bowiem około 5000 mężczyzn. Wtedy rzekł do swych uczniów: każcie im rozsiąść się gromadami, mniej więcej po 50. Uczynili tak i rozmieścili wszystkich. A on wziął te 5 chlebów i 2 ryby, spojrzał w niebo i odmówiwszy nad nimi błogosławieństwo, połamał i dawał uczniom, by podawali ludowi. Jedli i nasycili się wszyscy i zebrano jeszcze 12 koszów ułomków, które im zostały.